Cześć wam was bardzo serdecznie, jak codziennie o 18. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Otoka-Frąckiewicz. Cześć. Dzień dobry państwu. Pitu.pl. Między innymi. Dokładnie tak. I dzisiaj będziemy mówili na pierwszy temat, czy lotto powinno zostać zdelegalizowane, bo to jest przecież hazard. Bo mamy też, widzisz, ustawę hazardową, która delegalizuje nielegalne automaty. Są już legalne automaty państwowe. Zaraz ci powiem. I mamy nielegalnego pokera, oczywiście, gdzie mamy zawodowych pokerzystów typu Dominik Pańka, który jest zawodowym pokerzystą z globalnymi sukcesami na całym świecie. Przestępca. No mówię, przestępca, bandyta. No. I do tego pewnie jeszcze prywacie, to jest w ogóle skandal. Ale najpierw zapraszam was do zobaczenia Sądy Ulicznej, która została przygotowana przez Krystiana. Tu nie gram. Grałam kilka lat wcześniej, ale już się poddałam. Czyli nic pani jeszcze nie wygrała? Nie wygrałam. A czy uważa pani, że w ramach walki z hazardem gry lotto powinny być zdelegalizowane, czy nie? Nie, absolutnie nie. Kiedyś córka była właśnie prawnikiem w kancelarii przylotu i stwierdziła, że to jest jak najbardziej taka losowa gra. I można jej zaufać, tylko trzeba mieć łód szczęścia. Dobrze, a jeszcze jedno ostatnie pytanie, dobrze? Tak w porównaniu do automatów, na przykład właśnie do gier czy do pokera, dlaczego to jest nielegalne, a lotto jest jednak legalne? Nie, no ja nie wiem, dlaczego to jest nielegalne. Nawet nie wiedziałam, że są te gry nielegalne. A czy uważa pan, że takie gry powinny być zdelegalizowane, lotto ogólnie, jakby w ramach walki z hazardem? Oczywiście, że tak. Tak? Tak. A jaki ma pan argument wobec tego? No, to są takie już przesłanki, wie pan, na wyczucie wieku. A czyli z wiekiem człowiek tak mówi, że to jest jednak niefajne? No nie. Doświadczenie swoje robi. Właściwie to, czy w ramach walki z hazardem lotto też powinno być zdelegalizowane? Jak państwo uważacie? Nie. Wydaje mi się, że tak, bo coraz młodsi zaczynają grać. A jaka jest różnica między lotto, a na przykład pokerem, który jest zakazany, albo automatami? Nie ma żadnej różnicy tak naprawdę, bo jedno i drugie jest hazardem. Jeżeli dzieciak przeznacza swoje kieszonkowe na zdrabki, no to nie oszukujmy się, kupuje jedną zdrabkę, drugą, trzecią, czwartą, bo chce wygrać, tak? Więc się napędza. Czyli tak samo jak... Bardzo bliskie, od zdrabki pójść na automata, a później szukać innych rozrywek w internecie, to był poker na przykład. Ale jak tak się daje losowi szansę, tak jak ja gram na przykład, że gram na 3 kupony, no i po prostu czekam, może trafię. Dlaczego tak jest, że na przykład lotto jest legalne, a właśnie wszystko inne jest... Nie jest tak, że to lotto to jakieś państwowe pieniądze, coś tam i to idzie, wiadomo. Czyli podatek po prostu z tego jest. No totalnie, nie tak to chyba działa wszystko, nie? Automaty właśnie, które są do takich gier, są już, że tak powiem, delegalizowane, a lotto cały czas jest przyzwolenie na to. A lotto to jest monopol państwowy, czerpie z tego zysk. Lotto powinno zostać zdelegalizowane, bo jest to przecież hazard, ludzie przepalają pieniądze. Znaczy, moje zdanie jest takie, że cały hazard w Polsce powinien zostać rozprowadzany po kraju, tak jak na przykład papierosy i alkohol, czyli poprzez akcyzy. Bo państwo polskie 2 lata temu wprowadziło nową, jeszcze bardziej restrykcyjną ustawę hazardową, która miała być taka propolska, super i genialna. Mieli stworzyć, byłem na konferencji prasowej, który pamiętam, w Totalizatorze, mieli stworzyć w ciągu 2 najbliższych miesięcy, to był kwiecień 2017 roku, tak? Wtedy weszła ustawa. Wtedy wchodziła ustawa i w ciągu 2 miesięcy mieli do czerwca stworzyć maszyny polskie do grania i polskie te kluby do grania, wszystko miało być polskie. Minęły ponad 2 lata, nie mamy tych maszyn. Maszyny są? Są testowe na Pradze, jest naprzeciwko Totalizatora Sportowego, jest w salonie. Błagam, to jest tak, to są 2 typy maszyn hazardowych, jeżeli mamy być ściśli. Jedna część to jest niewielka, kilkanaście sztuk stworzonych przez polską grupę zbrojeniową, która jest technologicznie chyba 20 lat do tyłu, bo to jest jakiś po prostu szrot nie z tej ziemi. Totalizator, wiedząc, że zrobił wielki mega fuck up, po cichu, łamiąc ustawę, kupił 600 maszyn u Niemca z firmy Merkur, z tego co pamiętam. Jest taka firma niemiecka Merkur. Co ciekawe, to jest firma, która jest zamieszana w aferę korupcyjną właśnie związaną z hazardem w Bundestagu. W 2011 Newsweek o tym pisał, że szef tej firmy Merkur w ramach właśnie przepychania tamtejszej ustawy hazardowej przekupił wszystkie partie w Bundestagu, ale wszystkie. Co do jednej. I jemu to udowodniono mu to. Tam się oczywiście wyłgał w jakiś tam sposób, ale granie było, że dawał pieniądze, ponieważ nie do końca tak dawał na ustawę, ale granie dawał te wszystkie pieniądze. No i polski rząd dobrej zmiany kupił 600 maszyn od przekrętasa z Niemiec i zakupił system informatyczny od firmy kanadyjskiej, czyli... Ta, która jest
współwłasnością tego typa z Niemiec, że było śmiesznie. No. Ale w walce oczywiście z tym nielegalnym hazardem. Nielegalnym hazardem. Nielegalny hazard dalej sobie świetnie funkcjonuje. Państwo polskie traci, tak, mnie wyrzucili z telewizji Republika za to, że mówiłem 2 lata temu, że tak to się skończy. To wtedy się okazało, że jestem członkiem mafii hazardowej, która czyha na dobrą zmianę i tak dalej, i tak dalej. Ale de facto po 2 latach wszystko, co mówiłem, się ziściło. Czyli tak, nie za, jako jedyny kraj w Europie, nie mówię już na świecie, ale w Europie, nie zarabiamy na hazardzie. Dokładamy do niego, jesteśmy zamieszani w jakieś afery po prostu z przekrętasami z Niemiec, no i nie mamy z tego złotówki. Mój... To jeszcze, wiesz, nie wiem czy wiesz, ale są magazyny, w których są te nielegalne automaty, które stoją i trzeba płacić również za utrzymanie. Wiecie o tym? Bo państwo polskie, Wielkie Imperium Lechickie rekwiruje nielegalne automaty, czyli te, które nie są od przekrętasa z Niemiec, albo te, które, te 5, które nie stworzyła Polska Grupa Zbrojeniowa, zabiera je i magazynuje w specjalnych magazynach, tego są dziesiątki tysięcy maszyn, które później muszą oddawać, bo jednak to nie jest do końca legalne, że zabierają, ale magazynowanie tego kosztuje kilkaset milionów miesięcznie. Miesięcznie, także po prostu tracimy na tej ustawie po prostu w cholerę i trochę. Akcyza, stworzyć, nie wiem, dać rynek dla 5-6 firm, które tym się zajmują, niech one tak, same za własny hajs tworzą te maszyny, niech za własny hajs tworzą system informatyczny podpięty do ministerstwa i niech sobie minister finansów siedzi przy komputerze i ma tam, że o, pieniądze lecą, a nic nie wydaje. Jest bardzo dobrze. Taki jest mój pomysł. No tak, taki system duński. Chciałbym ci jeszcze pokazać, jak wygląda kasyno polskie online. Widziałem. Żeby tutaj wejdź na totalcasino.com albo totalcasino.pl, ja muszę ci pokazać, bo w porównaniu do po prostu zagranicznych, nielegalnych oczywiście kasyn online, to jest tak samo to 10 lat wstecz, to jest 2009 rok, tak wygląda strona internetowa. Słuchajcie, bo to jest tak, że na nowoczesnych, ja nie gram, tylko jeżdżę trochę po Europie głównie i po prostu we wszystkich normalnych krajach to stoi wszędzie, tak? I tam po prostu z tego pieniądze idą na biednych, na garbatych, na beznogich, na inwalidów, na nieinwalidów, no po prostu na lecznictwo i tak dalej. Finalnie jest tego przykładem. Więc popatrzyłem, jak to wygląda i to jest takie porównanie między polskimi maszynami. Tak wygląda właśnie. No o tym mówię. To jest porównanie tak, jakbyście, nie wiem, mieli z, nie wiem, w Battlefielda 5. Nie mówię o samej grze, że tam geje występują, lesbijki i tak dalej. Tylko mówię o jakości graficznej. No. Macie Battlefielda 5 w tych zagranicznych automatach, a w polskim macie VGA kartę i trochę kiepsko świeci, bo właśnie tam piksele się wypaliły. Tak, to jest ta różnica. Dobra, wracamy do Finlandii. W Estonii jest tak samo, że w każdej galerii handlowej są ruletki, automaty i ludzie to traktują jako normalnie rozrywkę. Najpierw. No dokładnie tak. Ale Nie bierzmy wszystkiego o nich, bo w Finlandii, jak byłem, to się okazało na przykład, że alkohol można kupić tylko do 17, okay. A w weekendy w ogóle go nie można kupić i to jest słabe. Także bierzmy to, co dobre, tak? A to, co nie nasze i nie z naszą kulturą związane, nie bierzmy. Ale to w takim razie gry hazardowe są w naszej kulturze, czy nie są? Hazard był zawsze, prostytucja, hazard, narkotyki, przecież z tym nie wygrasz, trzeba zalegalizować. No tak. No. Łapka w górę za te słowa w takim razie. A co w takim razie z pokerem? Bo poker widzisz, no są hazardziści, nielegalni pokerzyści, przestępcy, bandyci. I co z nimi? Za 2 lata temu robiłem wywiad z Michałem Wiśniewskim z Ich Troje, bo on też jest przecież karciarzem i pokerzystą. Nie? On pokazał taki film, on był genialny ten film, o tym jak polskie służby specjalne jadą rozpierniczyć nielegalne miejsce, gdzie ludzie grają w karciochy na pieniądze. Specjalna grupa rozbiła kiedyś imprezę urodzinową. Wyobraź sobie, że zrobili sobie turniej urodzinowy i wjechała CBŚ, służba celna, że wszystkich na glebę, gleba. To tam było jeszcze lepiej, bo tam po prostu, bo to było nagranie z kamery właśnie w służby granicznej, bo ta służba graniczna, nie wiem dlaczego służba graniczna zajmuje się hazardem, ale to jest inna sprawa już, tak? Bo to nielegalne, coś tam. Wsiadają do tej furgonetki, wiesz, 10 chłopa, kominiarze, broń, po prostu kamizelki, wiesz, po prostu są komandosami, jadą, trzęsie tą furgonetką, jadą. Dojechali, wiesz, na taki placyk, po prostu, wiesz, no, piach i 3 kontenery stoją. Takie klasyczne kontenery, nawet bez okien, nie? No i po prostu dopadają do drzwi z jednego kontenerów, otwierają, a tam takich 3 wystraszonych Wietnamczyków siedzi im w samych gaciach przy stole i najeżdża kamera tej służb specjalnych naszych na stół, a tam leży 20 zł i 5 zł, oni grają w karty i to była służba naszych służb specjalnych, która zniszczyła nielegalnych graczy w karty, bo ktoś tam powie, że grają w karty. No, znaczy, ja nie wiem, czy to się potwierdza, bo to właśnie Michał Wiśniewski mówił, że są mistrzostwa świata w Polsce w pokera. W Polsce
W Gdańsku. O tym mówił kilka temu, że zjeżdżają się gracze z całego świata do Gdańska, wynajmują sobie statek, wypływają po zawody terytorialne Polski i tam grają sobie w karty na legalu. Były na promie, są turnieje, oczywiście. To nie jest normalne. To nie jest normalne. Ale to nie jest normalne, żeby po prostu, żeby mistrzowie świata w pokera wypływali po zawody tak terytorialne, było. Żeby trzech Wietnamczyków w gaciach po prostu służby wydawały tysiące złotych, żeby zatrzymać ich za 30 złotych. No błagam, to nie jest normalne. No ale no to co zrobisz? No taki mamy klimat. Wiem, że też, wiesz, monopol na wykonanie usługi właśnie, możliwości gry w pokera ma też Lotto i czekamy na Poker Room Lotto. Nie no, okej, okay. Niech ma, tylko ja czekam, że zacznie dobrze leci pieniądze, bo na całym świecie wszystkie państwa się na tym bogacą, tak. A Polska jest jedynym krajem na świecie, który na hazardzie traci. No. Ja myślę, że gdyby państwo zajęło się prostytucją w Polsce, to też by traciło. No. Czekam na talon w takim razie. Ale chodzi mi o to, słuchaj, bo można organizować turnieje w Polsce na nagrody rzeczowe do 2000 z hakiem dla zwycięzców. Na przykład 9 osób dzieli się bonem towarowym do galerii, na przykład, gdzie można sobie kupić ciuszki. I to jest jedyne, co można organizować. No i kto będzie przyjeżdżał na taki turniej, kiedy w normalnych krajach można na takim turnieju zrobić, nie wiem, dziesiątki, setki, miliony dolarów, tak? No jak ktoś jest dobry. No. I wiesz, jak ty przyjeżdżałem jeszcze pokorzyć ci, to zostawiałem kapitał w hotele, restauracji no to i tak ci, dalej. No to ci też mogą pójść do supermarketu i sobie kupić na przykład, nie wiem co, za piwko sobie mogą kupić. Tak też zostawiają, tak? Dokładnie. Tylko o wiele mniej. No na tym polega problem. No. Na tym polega problem. Ja myślę, że to się zmieni, bo to w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy, że tak, mamy 500+, mamy następne plus, będzie trumna plus, niedługo będzie wszystko plus, ale pieniądza nie ma, tak? W związku wreszcie ktoś pomyśli, kurde, ej, ale tam w tym hazardzie to leży, kurczę, na lekką ręką liczę, z 10 miliardów rocznie leży. No to może wreszcie ktoś po prostu stuknie się w łeb, no dobra, zamiast tracić, to może weźmy te pieniądze i wydajmy, nie wiem, na kosmos plus na przykład, tak? No tak, jakiś prom kosmiczny zbudujmy w końcu. Polacy w kosmosie, no, trzymamy kciuki. Ale co do tego jeszcze dodatkowych kosztów właśnie tej głupiej ustawy, nie wiem czy wiesz, ale istnieje rejestr domen oferujących nielegalny hazard. Tak. Jest no hazard MF.gov i tam, moi drodzy, jest kilka tysięcy stron internetowych, które no, nie ma jak zablokować, wiesz, dostawca internetu. Po prostu jest PokerStars-1, PokerStars-2. I one są zakazane i w związku z tym są reklamowane przez państwo. Które nie może nic z tym zrobić. No tak, no. No. Nie obchodzi to, no to jest w dobie internetu no i... No tak, no wszyscy mają właśnie proxy, wiedzą co z tym robić, tak? No, no. Więc państwo za własne pieniądze reklamuje strony, na których traci pieniądze. Brawo! Brawo, tak trzymać. Na pewno jest to świetny pomysł na życie, no. No i to jest właśnie ten obłęd związany z pokerem, hazardem, Lotto w tym kraju. Ja nie jestem hazardzistą, jestem skorpionem, mój znak to skorpion. Ja się od małego dowiedziałem, że po prostu wszelkie hazardy źle na mnie wpływają, bo się wkręcę, w związku z tym nawet nie nauczyłem się grać w karty. Nie dotykam tego w ogóle. Także to nie jest tak, że ja lobuję za tym, że ja chcę po prostu grać i tak dalej, i tak dalej. No. Właśnie, że jesteś specjalnym agentem. Nie, tak, oczywiście. Pozdrawiam, to jest Republika, tak. Dokładnie się sprawdziło. Tyle pieniędzy, nie mówiłem 2 lata temu, wypłynęło z Polski. No i będzie cały czas pewnie wypływać do wyborów, bo nikt nie chce też hazardu ruszać, bo śmierdzi. Sprawa, wiesz, hazard w Polsce przez 90% społeczeństwa jest postrzegany jako coś strasznego, nielegalnego. I wiesz, media to podchwycą, że hej, PiS się interesuje hazardem i... Ale jak ktoś to mądrze zacznie sprzedawać, że tam są pieniądze, że i tak te pieniądze wyciekają z Polski i wyciekają do mafii, bo to jest tak, dlaczego nielegalne kasyna do gry są słabe? No bo pieniądze wyciekają. Co by się z nimi stało, gdyby zostało zalegalizowane, oddane panu firmom, które będą tego pilnować? One same będą pilnować, żeby nie było konkurencji nielegalnej, tak? Bo one będą tracić pieniądze. I to jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I napłynąłby na kapitał też zagraniczny, na przykład z poker roomami, z kasynami online, z zakładami bukmacherskimi i tak dalej. A czym, że ktoś na to po prostu weźmie, ktoś musi mądry pójść tam po prostu długo i stwierdzić, dlaczego tracimy 10 miliardów rocznie, bo jesteśmy tacy, po prostu dbamy w ogóle, ja nie wiem co dbam, ale dbam. Dbamy narodową o etykę i morale. O morale gramy i tak dalej, i tak dalej. Ej, chłopaki, a czy alkohol czasem nie jest takim samym badziewiem po prostu jak nie wiem, jak hazard? Też ludzie tracą zdrowie, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I jako jest z akcyzy, nikt nie mówi, nie, to wy tam pijcie sobie gdzieś tam po krzakach, a my tej akcyzy nie chcemy. No, no błagam, przecież to jest ten sam bullshit. No. Dokładnie tak jest. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję. Łapka w górę, sprawdzajcie pitu.pl i zobaczcie na przykład w sensie twoje pl. Blogi właśnie w sensie.pl. Tak. I zaraz idziemy nagrywać do w Polsce. A i w Polsce TV jeszcze. Dokładnie. Będziemy mieli ten...
tych samych ciuchach na granie. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzę. Pełnego pogody, ducha i miłości w Waszych serduszkach, dużych i małych, i piersiach też. I fartu w takim razie na automatach, pokerze. Nielegalnych, jak to nielegalnych, no bo to nie ma co.